Cześć, witajcie na kanale Marco Polska Piłka. Dziś część trzecia o Sokratesie, legendzie brazylijskiego futbolu. A więc przechodzimy już do meritum. Ten układ był idealny dla Sokratesa, który uwielbiał się uczyć, ale nienawidził trenować. Uważał, że bieganie dookoła stadionu czy trenowanie sprintów to marnowanie czasu, więc mało go to obchodziło. Jedyne, co miało dla niego znaczenie, to mieć piłkę przy nodze. Poza tym nie chciał poświęcać zbyt dużo czasu na coś, co uparcie uważał tylko za hobby. Sokrates, chociaż sam nie wiedział dlaczego, był zdecydowany, żeby zostać lekarzem. Jako nastolatek zachowywał się tak, jakby piłka nożna stanowiła ledwie małą odskocznię od jego głównego celu, jakim było dostanie się na uniwersytet. Brazylia była ciągle biedna i podzielona, a futbol nie stanowił poważnej profesji dla chłopców z klasy średniej. Sokrates poświęcił się całkowicie, żeby spełnić to marzenie, ale jeśli kiedykolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, jaką ścieżką podążać, jego ojciec nigdy nie pozwolił mu zapomnieć, co było najważniejsze. Pierwszy sygnał, że piłka nożna liczy się bardziej niż sam gotów to przyznać, pojawił się, kiedy Sokrates miał 16-17 lat, tuż przed ukończeniem liceum. Egzamin na próbne kursy przygotowawcze na studia były zaplanowane na niedzielę rano, tego samego dnia, kiedy Botafogo miało się spotkać z Comercial w finale lokalnego turnieju młodzieżowego. Sokrates powiedział ojcu o tej niefortunnej zbieżności i Seu Raimundo przez cały tydzień zadręczał go pytaniem, czy woli przystąpić do egzaminu, czy też zagrać w finale. Sokrates nie chciał rozczarować swojego ojca, więc zapewnił go, że pójdzie na egzamin i zda go śpiewająco. W niedzielny poranek, gdy Seu Raimundo zawiózł syna na egzamin, Sokrates zrozumiał, że popełnił wielki błąd. Wszedł do sali, rzucił okiem na rząd ławek i stwierdził, że nie jest to jego miejsce, w którym chce być. Odwrócił się i wybiegł przedszkolną bramę, ruszył truchtem przez miasto na stadion Santa Cruz. Kiedy tam dotarł, był wyczerpany, bardzo zmartwiony tym, że oszukał swojego ojca. Jednak udało mu się odsunąć to wszystko na bok i zaliczył fenomenalny występ ku uciesze fanów Botafogo, którzy przybyli, by zobaczyć juniorów. Wieczorem, kiedy Seu Raimundo wrócił do domu, zapytał syna, jak poszły mu egzaminy próbne. W porządku, tato. Nie martw się, skłamał chłopak. Zdam, możesz być spokojny. Sokrates nie wiedział, że niektórzy z fanów Botafogo oglądający mecz juniorów poszli tego popołudnia także na spotkanie pierwszej drużyny i bardzo go tam wychwalali. Seu Raimundo szybko odkrył oszustwo i oszalał ze złości, bardziej ze względu na kłamstwo niż na cokolwiek innego. Dlatego w domu wierów spotkały Sokratesa straszliwe konsekwencje. To była jedna z nielicznych sytuacji, kiedy Seu Raimundo uderzył swojego syna. Jednak chłopak mógł przynajmniej stwierdzić, że jego nieposłuszeństwo się opłaciło, przynajmniej jeśli chodzi o piłkę, ponieważ Botafogo wygrało 2-0, a on strzelił obie bramki. Takie występy pomagało Botafogo Juniors wygrać mistrzostwo miasta Ribeiro Preto 3 razy rzędu w latach 70-72. Klub znalazł się również na trzecim miejscu podczas mistrzostw stanowych, co było imponującym osiągnięciem dla pochodzącej z prowincji drużyny, która musiała się zmierzyć z zespołami z wielkich miast, takim jak Corinthians i Palmeiras. Każdy mógł też zobaczyć, że chudy pomocnik miał wystarczający potencjał, by wyjść na poziom zawodowy. Profesjonaliści z pierwszego zespołu potrafili dostrzec, że ktoś jest prawdziwym piłkarzem. Starali się więc przekonywać Sokratesa, aby do nich dołączył. Bardzo ciężko jednak było namówić młodego człowieka do podpisania kontraktu. Wprawdzie Sokratesa przyciągały pieniądze, ale nie chciał
przyjąć odpowiedzialności, jaką narzucało przyjmowanie koperty z wypłatą, ani zajmować się futbolem na pełny etat i zrezygnować z marzenia o byciu lekarzem. Klub starał się wywrzeć na nim presję i zmusić go do ćwiczeń na siłowni, aby wzmocnić mięśnie na jego kościstym ciele. Ale plan spalił na panewce, kiedy chłopak stwierdził, że woli nie grać w ogóle w piłkę, niż pozwolić, żeby jego wizyty w klubie były rujnowane przez sztangi i maszyny do ćwiczeń. Zwabiono Sokratesa z powrotem kilka miesięcy później, kiedy dyrektorzy zdali sobie sprawę ze swej pomyłki i w 1973 roku podpisał on wstępny kontrakt, który wiązał go z klubem, ale wciąż pozwalał na pewną wolność zarówno w szatni, jak i poza nią. Umowa ta zapewniała mu pierwszą pensję, chociaż nie była to duża suma. To ciągle jednak większe niż kieszonkowe, które dostawał od swojego ojca. Stanowiło to mile widziane źródło pieniędzy dla nastolatka, którego potrzeby się rozrastały. Zaczęły obejmować także muzykę, dziewczyny i piwo. Sokrates stanie się później znany jako jeden z prawdziwych buntowników sportowego świata, który kwestionował nie tylko autorytety z kręgu piłki nożnej i spoza niego, ale także zasady związane z takimi kwestiami jak sen, odżywianie i trening. Tę buntowniczość odziedziczył po swoim ojcu, a może raczej zdobył w walkach, jakie z nim stoczył. Rodzice Junior i Raimundo byli ludźmi bezproblemowymi, lubiącymi spokojne życie. Jednak Sokrates, zanim stał się nastolatkiem, nauczył się ich zdenerwować. Sycił się tymi konfliktami. Dlatego walczył ze swymi braćmi, zwłaszcza o rok młodszym Sonatesem, i regularnie kłócił się z ojcem. W swej nowatorskiej pracy Rotos of Brazil, brazylijski socjolog Sergio Becuare de Holanda kapitalnie określił Brazylijczyków jako ludzi serdecznych, kierujących się sercem. Jednak u niego to określenie nie wiązało się z dobrymi uczuciami, manierami i grzecznością, lecz wywodziło się prosto z łacińskiego cor, oznaczających serce. Ludzie kierujący się sercem to ci, którymi tak naprawdę rządzą emocje. Sokrates wpisywał się w tę definicję perfekcyjnie. Mówił to, co miał na myśli. Nie obchodziło go, jak go odbiorą to inni. Uwielbiał być przekorny, jeśli nie wprost prowokacyjny. A przyjemność, jaką bez żadnej obawy z tego czerpał, była idealnym przygotowaniem do tego, by rzucić wezwanie generałom, prezesom klubów i milionom wrzeszczących fanów. Jego pierwszy wielki bunt nastąpił, kiedy miał 16 lat i przygotowywał się do znanych z ostrej rywalizacji egzaminów wstępnych na uniwersytet. Wieczorowe zajęcia, na które zapisał go ojciec, odbywały się kilka razy w tygodniu, od 21 do 23. Jednak po dwóch miesiącach Sokrates po cichu wycofał się z uczestnictwa w nich. Było to po części reakcja na apodyktyczne żądania jego ojca, a po części nastoletnie powstanie. Sokrates wychodził z domu z podręcznikami w torbie, jednak zamiast zająć się nauką, poświęcał czas na coś, co eufemistycznie nazywał odkrywaniem świata. Chodził do kina, siadał w pubie i czytał książki, ale przede wszystkim imprezował z przyjaciółmi. Udawał, że się uczy, a jego ojciec, który pracował na pełen etat i musiał jeszcze mieć na oku pozostałych 5 synów, dowiedział się, że Sokrates wagaruje, kiedy oblał egzaminy, do których miał się przygotować. Seru Raimundo udzielił synowi ostrej reprymendy, podkreślił, jak ważne było, żeby dostał się na uniwersytet. Sokrates miał tyle oleju w głowie, żeby zdać sobie sprawę, że jeżeli naprawdę chce zostać lekarzem, musi się uczyć, i zabrał się do pracy. Rok później, tuż przed ukończeniem 18 roku życia, podszedł do egzaminów na 4 różne uniwersytety i został przyjęty do wszystkich, zdobywając maksymalne noty.
zadawalające tysiące chętnych z całej Brazylii, a Sokrates znalazł się pierwszy na liście przyjęć Uniwersytetu São Paulo w Ribeirão Preto i blisko czołówki na trzech pozostałych uczelniach. Mógł studiować gdzie chciał, jednak kochał swój dom, dlatego zdecydował się wybrać USP-RP, aby móc być blisko rodziny i przyjaciół. Jego dorosłe życie właśnie się rozpoczynało, a wraz z nim pojawiły się nowe dylematy, pasje i odpowiedzialność. Dwie rzeczy, które przynosiły mu w życiu najwięcej przyjemności, nabierały powoli coraz większego znaczenia. Jednak w tym momencie, kiedy dostał się na uniwersytet i dołączył do pierwszego zespołu Botafogo, piwo i kobiety były wciąż na drugim planie. To, co naprawdę spędzało mu sens powiek na początku roku 70, to bitwa o własną przyszłość. Walka, która dręczyła go przez większość dekady. Futbol przeciw medycynie. Bycie piłkarzem daje ci taki kontakt z rzeczywistością, jakiego nie dają inne zawody. Piłka nożna jest bardzo demokratyczna. Zawsze znajdowałem się między ludźmi, których sytuacja socjalna była odmienna od mojej, podobnie jak poziom ich edukacji. Widzisz więc rzeczywistość z bliska. To są słowa Sokratesa. Sokrates zadebiutował w pierwszym zespole Botafogo 2 lipca 72 roku w Ubera, kiedy wyszedł na boisko zaśrodkowego napastnika Herkulesa w rozegranym na wyjeździe towarzyskim spotkaniu z National Football Club. Mecz zakończył się remisem 0-0 i był tak przeciętny, że piłkarz nawet nie zapamiętał, że to był jego debiut. Kiedy pytano go później o początek gry w Botafogo, przywołał inne spotkanie, które odbyło się niemal 2 lata później, 6 lutego 1974 roku, kiedy klub podejmował u siebie Amerykę. Do tego czasu Sokrates zaliczył już 12 występów w barwach Botafogo, większość jako rezerwowy i często w meczach towarzyskich. Tym razem znowu znalazł się na ławce rezerwowych w meczu, który musieli wygrać, aby awansować do kolejnego etapu mistrzów stanu São Paulo. Kiedy podczas pierwszej połowy grający na pomocy Maratica wybił sobie bark, Sokrates wszedł na boisko i pokazał, że jest gotowy na grę w najwyższych ligach. Jego solidny występ pozwolił Botafogo wygrać 1-0. Fani zachwycali się tym, jak przejął kontrolę nad piłką i poprowadził drużynę do zwycięstwa, a on zapamiętał mecz jako ten, który zmienił jego życie. Grałem, kurwa, wspaniale, wspominał wiele lat później. Byłem zrelaksowany, bo nie sądziłem, że wyjdę na boisko, ale wszystko poszło dobrze. Od tego momentu wiedziałem, że nie będę już rezerwowym. Miał rację, bo to był początek sezonu marzeń dla 20-letniego piłkarza. Nawet kiedy kilka miesięcy później Maratiaka wrócił do pełni sił, nie był już w stanie wygryźć go z drużyny, która zajęła 7 miejsce w pierwszej lidze Paulisty. Sokrates wystąpił 49 razy, zdobył 12 bramek i otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza ligi. Sokrates grał na każdej pozycji w pomocy i ataku, czasami też jako skrzydłowy albo nawet defensywny pomocnik. Jego głównym zadaniem było tworzenie napastnikom okazji do strzelania bramki. Dlatego początek 1974 roku został zapamiętany przede wszystkim dzięki skutecznej współpracy z Geraldo, ruchliwym snajperem Botafogo. Sokrates nie zagrał w pierwszych 7 meczach sezonu, bo w składzie był Martica i Geraldo nie zdobył ani jednej bramki. Natomiast kiedy on dostarczał piłki, napastnik osiągający szczyt formy, strzelając 38 goli i zdobył tytuł króla strzelców ligi. W 1975 roku Geraldo przeniósł się do Corinthians, jednak nie był już tak skuteczny, co skłoniło części fanów do żartu, że klub kupił
strzałę, ale zapomniał zabrać łuk. Jednak jego odejście pozwoliło Sokratesowi przejąć bardziej ofensywną rolę. I choć jego miejsce na boisku nigdy nie było jasno określone w formacji 4-4-2, miał na koszulce numer 8. Powinien więc wykonywać zadania piłkarza określonego przez Brazylijczyków jako ponta de la lanca, czyli zawodnika znajdującego się pomiędzy linią pomocy i ataku, zwykle po prawej stronie boiska. Czasami grał jako mea armador, nieco głębiej, albo ograniczał się do roli typowego środkowego napastnika. Niezależnie od tego, na jakiej grał pozycji, Sokrates chciał mieć piłkę przy nodze, a najgroźniejszy był wówczas, kiedy miał czas i przestrzeń, kiedy dostrzegał, że był inny, ale nie tylko ze względu na jego osobliwe, wydłużone ciało z długimi rękami i nogami, które wydawały się jeszcze dłuższe przez obcisłe białe spodenki naciągnięte powyżej pasa. Sokratesa bowiem otaczała jakaś aura i było w nim coś nieziemskiego, coś, co ludzie dostrzegali, ale nie byli w stanie opisać. Tym, co naprawdę przykuwało moją uwagę, nie były tylko technika, umiejętności, inteligencja, znajdowanie pozycji czy wszechstronność, powiedział Alberto Helena Junior, felietonista wydawanego w São Paulo Journal de Trade, dziennika, który jako jeden z pierwszych spoza Petro wspomniał o Sokratesie. Wyraźnie odczułem, że operował na innej częstotliwości niż pozostali. Robił rzeczy, których nikt się nie spodziewał. Był piłkarzem, który posiadał nadzwyczajne możliwości. Nie był wielkim szczelcem, nie potrafił się świetnie kiwać, ale miał to coś. Robił rzeczy na własny sposób, inaczej niż pozostali, nawet wielcy. I to spowodowało, że zacząłem o nim pisać. Jeśli brazylijskie dzieci mogły pamiętać pierwsze minuty po opuszczeniu matczynego łona, niektóre z nich prawdopodobnie wspominałyby najpierw drużyny piłkarskie, dopiero potem rodziców i położne. Futbol w Brazylii jest tak ważny, że ojcowie często z błogosławieństwem matek wieszają klubowe flagi na sali porodowej po to, aby była to pierwsza rzecz, jakie nowonarodzone dzieci zobaczą, przybywając na ten dziwny świat. A pierwsze wykonanie klubowego hymnu słyszą one kilka sekund po pierwszym oddechu, ponieważ rodzina śpiewa pieśń o czasach chwały danego klubu, jakby to była kołysanka. Większość brazylijskich piłkarzy, jeśli nie większość Brazylijczyków, dorastała kopiąc piłkę od najmłodszych lat, wiedząc, co chcą robić w życiu. Żyli i oddychali piłką, nigdy nie myśląc o robieniu czegokolwiek innego. I tym bardziej będąc nieprzygotowanym na przyszłość, w której futbol wcale nie był wszystkim. Sokrates kochał grać w piłkę, jednak jego pasją była medycyna. Brazylia już trzykrotnie wywalczyło Mistrzostwo Świata, więc więcej niż którykolwiek z innych krajów, i Brazylijczycy zaczęli się uważać za prawdziwą piłkarską potęgę. Ojczyzną futbolu była Wielka Brytania. Jednak to Brazylijczycy grali w taki sposób, w jaki grać się powinno. Sport ten mocno wypiął się ich narodową świadomość. Wciąż jednak była to gra niższych warstw społecznych, a ojciec Sokratesa tak uparcie naciskał na to, aby jego dzieci studiowały na uniwersytecie, że jego pierworodny, mimo iż grał już wtedy regularnie w Botafogo, nigdy nie uważał piłki nożnej za coś więcej niż rozrywkę. Coś, co mógł robić, kiedy nie musiał tkwić z głową w książkach. W lutym 1972 roku zapisał się na USP RP i studia w dalszym ciągu miały u Sokratesa pierwszeństwo przed treningiem. Nawet kiedy w 1974 roku odnowił swój kontrakt, postawił sprawę jasno na liście rzeczy, którymi chcę się zajmować. Piłka nożna była wciąż za ginekologią, ortopedią, neuronauką.
Powiedział w klubie, że może jedynie spróbować wcisnąć sesje treningowe między zajęcia na uniwersytecie, ale za to zrobił wszystko, żeby być na meczach. Prawda jednak była taka, że nie starał się specjalnie, aby uczestniczyć w treningach, chyba że chodziło o gry typu atak przeciwko obronie albo mecz pierwszego zespołu z rezerwami. Sokrates nienawidził jakiejkolwiek formy treningu, który nie zawierał sobie prawdziwego grania w piłkę. Klub nie był zachwycony takim układem, ale wiedział, że nie ma innego wyjścia, aby zatrzymać swoją gwiazdę. Jego profesorzy, w większości fani piłki nożnej, a niektórzy także Batapago, czasem pomagali Sokratesowi, przesuwając wykłady albo dostosowując terminy egzaminów do planu rozgrywek klubowych. Wiedzieli, pod jaką jest presją, i starali się mu ułatwić sprawę. Również pozostali studenci wspierali gwiazdę futbolu, przekazując mu swoje notatki i pomagając w nauce. To była część trzecia. Zapraszam Was na część czwartą. Mam nadzieję, że ten materiał Was zaciekawi. Dziękuję oczywiście za wszystkie suby, jak również za lajki dla kanału Marco Polska Piłka.